Siemaneczko mordeczki, z tej strony Zombiaczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam dzisiaj dla was odcinek Stepania, także mam nadzieję, że każdy tutaj zostawi na start łapkę w górę, suba i dzwoneczek. Osoba, która wygrała premkę w poprzednim odcinku, wysiedla wam się w tym momencie na ekranie, także dzięki mordeczko, że subskrybowałeś mi kanał, łapkowałeś i go dzwoneczkowałeś. Pozdrawiam również te parę osób, które dało mi itemki, jest to Pan Kita, Lizu Psie, Kocurek, HJTMTG, Speedeczek oraz Konik 2115, także pozdrawiam bardzo was serdecznie. Jeśli chcecie w tym odcinku wygrać coś innego niż zawsze, czyli klawiaturę gamingową, która wyświetla wam się w tym momencie na ekranie, no to musicie zostawić tutaj suba, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem, napisać w komentarzu swój adres e-mail oraz napisać obok, dlaczego właśnie to wy byście mieli wygrać tą klawiaturę. Także ja wam nie przedłużam, zapraszam do oglądania tego odcinka, trzymajcie się, no jelo, yo, pamiętajcie, sub, łapkę w górę i dzwoneczek, pozdro. Lecimy, moi drodzy, do pierwszej osoby, do kogo mogę tepnąć na klepę. Spytamy sobie tutaj czat elegancki, tylko mogę tepnąć na klepę. Zobaczymy, czy jakoś osoba mnie tutaj tepnie na jakąś elegancką klepę. Do mnie, TPA Debil 3. Dobra, tepamy do gracza uniku Debil 3. Zobaczymy, czy mnie ziomeczek tutaj zaakceptuje. Halo, halo, sorry, Debil 3, akceptuj. Akceptuj mnie ten tepek, czy nie akceptuj ten Debil 3? Dalej, dalej, Debil 3, akceptuj. Chyba mi ten ziomeczek nie chce zaakceptować, ale no, czat, cześć, gradne, no zaakceptuj. O, zaakceptował mnie. Dobra, szybki koksik. Szybki schowek, dobra, limit dobrany, okej, gdzie ja jestem? Okej, jestem jak zwykle w żółwiku, no bo tym, w sumie, na co by tutaj można liczyć? Oczywiście, zawsze żółwik. Kogoś zabiłem, chyba kogoś zabiłem, tak? Lol, chyba jakiegoś typa zabiłem, czy coś wybuchło chyba. Dobra, nieważne. Mam przy sobie 6 rzucaków, więc no może mi się jakoś uda stąd uciec, chociaż w to szczerze mówiąc wątpię. Czy ten typek poliże? Dobra, ten ziomek nie polizał, to może ten sobie na szybkości poliże? Dobra, ten ziomek również nie polizał. Tutaj jest dwóch typów, więc strasznie mi szybko będzie set schodził. I kurde, to mnie bardzo, bardzo, bardzo po prostu martwi, kurde. Kto zostawi suba, łapkę w górę i dzwon, to wyświetli się na ekranie mojego odcinku. Dobra, próbujemy sobie stąd uciec. Fajnie było, gdybym właśnie mam tutaj 6 rzucaków przy sobie. Ten ziomek polizał, dobra, okej, ten typek polizał, więc jest elegancko. I pytanie teraz, czy ten typek poliże. Kiedy mu się skończy koks? Byłoby zajebiście, gdyby on też polizał. No, gościulisz? No nie polizał, nie polizał sobie ten typek, ale może mu padnie za chwilę bania. Dobra, banią mu chyba raczej za chwilę nie padnie, ale może on padnie. Dobra, ma jednego koksa ten typek ostatniego i zrobiłem sobie tutaj eleganckie wyjście. Jeszcze do niego kumpel. Serio, to przed kumpel jeszcze do niego? Jasny gmin. Dobra, przyszedł do niego kumpel. Może, wiecie co, musiałbym się sfokusować. Aha, dobra, już jest trzech typa, no okej. Czyli jest tutaj gildia na poziomie, że tak powiem. Gildia na bardzo wysokim poziomie, moi drodzy. Typek sobie polizał i od razu jej zawołał chyba kumpli w sumie. Dobra, czekajcie, muszę tutaj stać, bo muszę tutaj jakoś stać, żeby... Dobra, okej, okay, udało mi się stąd wyjść. I pytanie jest takie, czy ucieknę? Nie, no raczej sobie ucieknę, więc dobra, za chwilę trafamy się do kolejnej osoby. Dobra, lecimy do kolejnej osoby. Do kogo mogę tepnąć na klepy? Spytajmy sobie tutaj elegancko, do kogo można tepnąć na klepę. Zobaczymy, czy ktoś mi tutaj w ogóle tepnie. Ja sobie tak dam. Do mnie, tutaj opętane coś, cały czas do mnie pisał, do opętanego nie będziemy tepali, do Kubiksa też nie będziemy tepali. Do mnie jest jakiś nowy gracz, dobra, tepan, nowy gracz, nowy gracz.pl. Dobra, zobaczymy, czy mnie ten ziomeczek zaakceptuje. Byłoby mega, mega w porządku, gdyby mnie ten typek właśnie zaakceptował. Z tego co widzę, że nie mam tutaj full rzucaków przy sobie. Czy na ziomek mnie zaakceptuje? Dalej, stary, akceptuj. Halo, halo, wariacie, czy mnie zaakceptuje? O, zaakceptował mnie, okej, okay, szybki tutaj koksik. Dobieramy sobie full limicik, gdzie będę? Zapisałem, że będę w jakimś znowu żółwiku. Okej, okay, jestem w jakiejś dziurze w ogóle na 64 poziomie. Czyli zapewne jest taki, jaki to jest kuboid? No to jest, aha, czyli jakiś to jest taki kuboid, taki dosyć średni, że tak powiem. I pytanie jest teraz takie, ile ten typek ma jakby koksa. Dobra, rzucimy sobie w sumie temu typowi poisona. Może ma mało emeraldów przy sobie, chociaż w sumie szczerze mówiąc w to wątpię. Dobra, zaryzykujmy z tym poisonem. Zjem sobie tutaj koksa. Bo mi bania pada, dobra, pada mi bania za chwilę. Dobra, nie wyszło nic z tym koksem. W sensie z tym poisonem, żeby tutaj typek sobie polizał. Dobra, lecimy z tym dalej, z tematem. Dobra, ten typek sobie kupił tutaj leczenie z poisona. No dobra, kupił sobie leczenie z poisona, więc lecimy, kurde, dalej. Jeśli przy ostatnim koksie rzucę perełki do góry. Przy ostatnim koksie rzucę perełki do góry. Dlatego, żeby zyskać nad tym typem lekką po prostu przewagę jakby w koksie, tak? No bo on będzie mnie gonił, przez to zyskam nad nim lekką przewagę. Teraz sobie zjem również jakby refila, żeby mieć znowu nad nim przewagę. I może w ten sposób po prostu ten ziomek poliże. No nie polizał, moja taktyka jakby nie wyszła, a prawie ja polizam, bo mi padła bania. I zaraz mi padną buty, czyli no moje sety już są kompletnie rip. Mnie to bardzo, bardzo martwi, kurde. Jasnych wind, ej, bo tu zaraz zginę, naprawdę. Ja pierdzielę, zginę do jakiegoś Alexa. No nie, to będzie przepołowę trochę akcja. Jakbym zginął sobie do jakiegoś Alexa w dziurce 1 na 1. Ajajaj, kurde, no gościu, weź tutaj gin. Lamusie, gościu, gin, padaj. Już, do dziury. To jest twój koniec, mordo.
Gin tutaj, dobra, on już powinien jeść koksa, czemu ten typek nie je koksa? Dobra, właśnie koksa. Pięknie, no i jednak wygrałem z tym ziomeczkiem, więc drugie tepnięcie, drugi kill, no i mi się to podoba. Puf, 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 puf. Era, elegancko, lecimy do kolejnej osoby. Do kogo mogę tepnąć na klepę? Ej, kurde, w ogóle zapomniałem ustawić sobie tam set homa. Dobra, moi drodzy, lecimy, zobaczymy, czy mnie ktoś tutaj zaakceptuje. Tutaj do mnie, okej, okay, Macieki, dobra, tepamy do Macieki z Gildi Orki. Dobra, Macieki z Gildi Orki, zobaczymy, gdzie mnie ten typek zaakceptuje. Mam nadzieję, że mnie tutaj tepnie na jakąś, no, fajną klepę, nie gdzieś w nogi, tylko właśnie na jakiś żółwik, może równy teren. Dawno nie tepnę do nikogoś, dawno nie tepałem. Nie zepnąłem do nikogo, kto by mnie topnął w ogóle w równy teren, kurczę. Dalej, stary. O! Czy on mnie zaakceptował? Nie, zaakceptował mnie. Po prostu mi się speed skończył. Myślałem, że tutaj dostałem ten efekt taki. O! Zaakceptował mnie ten ziomeczek. Dobra, mam nadzieję, że będzie to wyrównana klepa. Ale jest problem, bo nie dobrałem sobie koksów. Dobra, dobrałem sobie na koksy. Okej, jestem w jakimś żółwiku na 86 poziomie, więc jak będę w razie co ginął, to zawsze mogę sobie po prostu na szybkości tutaj stąd... aha, dobra, typek sobie tutaj kumpla w ogóle tepnął. Także no nieźle, no nieźle. Dwóch na jednego, banda łysego, jak to mawiałem w tych czasach. Zobaczymy, czy mnie ten typek gdzieś zaakceptuje. Dobra, ten zjadł koksa, kurde, szkoda, że go nie sfokusowałem trochę wcześniej. Może gdybym go sfokusował, to dałbym się go zabić. Dobra, ten ziomek, czy on poliże? Nie polizał. Cholera jasna. A ten? Ten się zbugował, może on padnie jakoś. Kurde, gdyby... Ajajaj. Myślałem, że typ się zbugował i to by w jakiś sposób padł, to by było w sumie dosyć fajne. A temu typowi może za chwilę bania paść. Dobra, spróbuję, że gdzieś pi tutaj za tym typem. Okej. Cholera jasna, się zbugowałem. Tamten typ w ogóle jeszcze dalej ucieka. Co jest, Grand? Czemu ucieka? Bania padła? Co za ziomki w ogóle? Co to są w ogóle za typy? Ja pierdzielę, to do jakiejś porąbanej gili w ogóle tepnąłem. Nie wiem, czy to jest gilia słabsza, czy słabsza? Co to są za jakieś typy w ogóle? Ja pierdzielę, co to jest za gilia? Do jakiej gili tepnąłem? Co oni robią? To są jakieś totalne... Mega słaba gilia, naprawdę, mega słaba gilia. Dobra, rzucę tu jeszcze dwa rzucaki. No, powiem wam szczerze, że nie mogę w ogóle tutaj tego rozwalić. Ja pierdzielę, zobaczę to. Nie mogę tutaj tego nawet w ogóle w jakiś sposób rozwalić. Nie wiem, czemu ten rzucak nie rozwala tego jakby. Dobra, spróbujmy gdzieś tutaj wbić do nich. Okej, okay, czy ja tym parę rzucię? Dobra, jestem tutaj u tego typa. Okej, okay, on zjadł sobie koksa i zbugował się, dobra. Zjadł koksa i zbugował, padał u pania? Nie, nie padł, no nie, najgorzej po prostu. Ale ta gra jest walnięta. Dobra, jestem tego typa teraz. Co ten typ robi? What the fuck, co to jest z ekranem? Oh my god. Co to jest jakaś, co to za typy są? I w ogóle oni mają po 1700 rankingu. Co jest grane w tej grze? Kumpel tu w ogóle jeszcze raz przyszedł, typ polizał, jeszcze kumpla zawołał znowu. Dobra, trzeba poizona, nie mam żadnego poizona niestety. Może ten ziomek poliże, Gandzia Mafia, kurde ty, to się boję. Chyba się trochę boję, Gandzi Mafii. What the fuck, co jest grane? Podnie! Ach, nie poliza, dobra, myślę, że poliże sobie ten typek. Kupię tak, kupię Jump Boosta, wiecie co, kupię sobie Jump Boosta. I może tutaj po prostu wyszedł w jakiś sposób, nie, jednak nie wyjdę w żaden sposób. Ale spróbujemy, żeby trzeba rzucić tutaj rzucaka, żeby stąd uciec po prostu. Ja sobie stąd uciec, no bo raczej, no właśnie, trzeci kumpel już ich idzie tutaj tam. Dobra, okej, okay, moi drodzy, uciekamy w takim razie sobie elegancko. To i tyle, zaraz się tepamy do kolejnej osoby. A nie klepie mnie. Myślę, że, czemu myślę, że on jest z mojej gildii? What the fuck, dobra, klepiemy tego typa. Jazda z nim. Pytanie, żebym tutaj nie polizał tylko, bo widzę, że to jest jakiś tego, bacon, strange i tak dalej. Okej, okay, lecimy sobie z tym typem na YOLO. W sumie rzucę mu tutaj od razu truciznę. Dobra, lecimy. Ej, myślę, że on jest mojej gili, bo on sobie poszedł, kurde. Ja pierdzielę, dobra, gdzie ten ziomeczek w ogóle? Czy on policzę? Nie poliza sobie ziomeczek. Ale pytanie jest takie, ile on ma koksu. W ogóle typ ucieka z własnego żółwika? Co jest grane? Czemu on ucieka z własnego żółwika? Dobra, gonimy go w tak... Gonię go po prostu, no bo mam w sumie przy sobie trochę tych. Mam przy sobie w sumie trochę tych rzucaków, więc mogę go gonić tutaj. Na luzaku, że tak powiem. Dobra, rzuciliśmy tutaj poizona. Nie wiem, czy on tego przed tym poizonem dostał, czy nie dostał tym poizonem. Dobra, ale sobie polizał, okej. Okay. Trzecie tepnięcie, trzeci kill. No mi się czat to podoba. To jest, myślę, że to jest bardzo fajna sprawa, nie? Czy tepnięcia, czy kille? No kurde, elegancko. Zatepamy zaraz do kolejnej osoby, moi drodzy. Zajebiście, mi się to podoba. Tepamy do kolejnej osoby. Do kogo mogę tepnąć na klepę? Zobaczymy, czy ktoś mi tutaj tepnie. To już będzie chyba piąta osoba, jeśli się nie mylę. Dzięki, Gary is gay. Pozdro, suba. Jaki tak? Tak, gili to ząb. Do mnie, okej, okay, te mam tutaj typa z gili MTK, kicksterek, dobra, typa kicksterek. Czy mam rzucaki? Dobra, mam cztery rzucaki przy sobie, ale sobie je dobierzmy tutaj elegancko. Czy mnie ten kicksterek zaakceptuje?
Ale halo, panie Kickstarek, pan nie zaakceptuje. Dobra, Kickstarek mnie zaakceptował. Dodaję od chyba. Ja dodaję od siebie tylko do gili. Dobra, schowek. Dobra, aha, czyli mi tutaj typy tepną w jakieś w ogóle nogi. Ale dobra, to czy jestem w jakichś nogach sobie tutaj. Takich trochę chamskich, że tak powiem. Chamskich, bardziej chamskich, mega chamskich w nogach. Takich, no, że tak powiem, śmiesznych nogach. Więc nie wiem, chyba będzie pierwszy dedzik, chyba będzie pierwszy dedzik, kurde. Ajajaj, chyba będzie pierwszy dedzik, no. Będzie mój drugi pierwszy dedzik. Nie wiem, którego tutaj typa fokusować. Może tego. O, sfokusuję tego typa, może ten sobie typek poliże. W sensie to by było spoko, gdyby ten ziomek sobie tutaj polizał elegancko. To by było dosyć zajebiście, gdyby on sobie tutaj z lizu zrobił. Daj, stary, robisz lizu. Robisz mocne lizu. Dobra, pada mi bania. Okej, okay, ten typek zaraz zginie, to jest jakiś tłum. To nie jest, te typy to są debile. Typ rzucił 4 perły i w ogóle stąd nie uciekł. Dobra, ten typek poliże, ten liże. Jak on nie polizał? Ja pierdzielę, jak ja mam stręża? Mam stręża dwójkę. Przecież ta gila jest... Ta gila jest tragiczna. Ta gila jest mega tragiczna i tu... Co te typy robią? Co to jest za gilia? Co to jest w ogóle za gilia? Co te typy robią? Czemu nie uciekają? Co jest grane? Typ co sam nogi zrobił? What the fuck? Co to jest za gilia? Nie, jedna kratka mi brakuje! Co to jest za gildia? Da się jakoś tego zbugować? Jo. Faktycznie z łuku idzie. Siema! Co to była za gildia? O mój Boże, gdzie ja pierdzielę? What the fuck? Znaj chyba najbardziej hitowy odcinek na moim kanale. Moi drodzy, kto dotarł do końca tego odcinka, to zostawcie tutaj suba, łapkę w górę i dzwoneczek, bo to jest chyba naprawdę no najlepszy odcinek. 5 tepnięć, chyba z 6 kill albo z 7. Więc moi drodzy, zajebiście i dzięki jeszcze raz za oglądanie tego odcinka i tyle, trzymajcie się. Yo, ja sobie tutaj szybko idę na bazę, czy uda mi się pójść na bazę? Pal buta, frajerze. O nie, nie udało mi się pójść na bazę. Co ty w ogóle zrobi? Ja wier... O Boże. O ja pierdzielę.